Cześć, siemanko wszystkim. Witam serdecznie. Dzisiaj parę słów o plecakach, dwóch plecakach, których ja używam osobiście. Obydwa zakupione w Decathlonie. Jeden tańszy, drugi droższy. Jeden w sumie taki uniwersalny, można powiedzieć, chociaż reklamowany jako turystyczny. Drugi bardziej rowerowy, bo już z bukłakiem. I na początek lecimy z tym tańszym. Pewnie sami go macie, jeśli nie, to widzieliście u mnóstwa osób. Przeróżne kolory. Jakość wykonania świetna. Dwie kieszenie, jedna boczna, jedna duża. Bardzo pojemny, bardzo pakowny. No i powala oczywiście ceną. Zatem dałem 12,99. A uwaga, bo to jest druga generacja tego plecaka, który już mam. Pierwszy kupiłem 2 lata temu i wtedy płaciłem 9,99. Wytrzymał te 2 lata, wytrzymał no praktycznie codzienne użytkowanie, bo i dojazdy całoroczne do pracy, i wycieczki piesze, i rowerowe, i podróże jakieś. I służył też jako torba na zakupy. Także trochę ciężarów dźwigał. I gdyby nie to, że w końcu się zamek poddał, już przestał szyć, to jeszcze pewnie z rok by podziałał. No plecak jak za tą cenę jest naprawdę rewelacyjny. Jak mówiłem, bardzo pakowny, bardzo pojemny, a przy tym wcale nie jest duży, jest dosyć zgrabny, bardzo wygodny. Także nawet jeśli by trzeba było co roku wydać te 13 zł, tak jak teraz kosztuje, to i tak według mnie się opłaca, bo jest super. A na drugim biegunie plecak Bitwina HB500, dwulitrowy bukłak, 6 litrów pojemności, kolor fluo, miejsce na klipsa, na lampkę, multum kieszeni. Tu jest jedna. Tu jest druga. Tu jest kolejny zamek, który możemy odpiąć, zasunąć. Tu są kieszonki. Gdzie ten zamek jest? A, tu są. Dwustronna cała góra. Sorry. Jest bukłak. Dwulitrowy. No i kieszeń na bukłak. I pomimo tego, że to jest plecak typowo rowerowy, to jest używany przeze mnie o wiele rzadziej niż ten, powiedzmy, turystyczny. A czemu? Bo jest według mnie mniej pakowny. To znaczy, jeśli zrezygnujemy z bukłaka, to okej, coś tam napchamy, ale i tak nie po to kupujemy plecak z bukłakiem, żeby nie używać tego bukłaka, nie? Jeśli napełnimy bukłak do pełna, te 2 litry, to tu na spodzie nam się robi już tak do połowy przynajmniej wypełnione cały plecak. Więc jakieś tam drobiazgi możemy poupychać, ale z taką typową pakownością, żeby tam naładować nie wiadomo co, no to jest średnio. Bo te kieszenie, wbrew pozorom, jedne drugim przeszkadzają. To z tego, że tu jest kieszeń, mogę tu coś wsadzić. Tu mam następną kieszeń, coś wsadzę, to już będzie tak wystawać. Tu na wsadzam, to jeszcze bardziej. Także wiecie, no, średnio to wygląda. Dla mnie ten plecak jest dobry. Późna jesień, wczesna wiosna, temperatury tak od 0 do plus 5 i plus 7, wtedy kiedy faktycznie bukłak mi się przydaje, kiedy jazda z bidonem, gdzie po pół godzinie ten napój w bidonie robi się bardzo zimny, już jak to mówią, łupie po zębach, to wtedy korzystam z tego, korzystam z bukłaka i wtedy jest ok, picie ma znośną temperaturę. Oczywiście trzeba pamiętać, że
po każdym napiciu się, żeby z powrotem lekko wdmuchać ten płyn z powrotem do bukłaka, żeby nie został nam w rurce, nie? Bo pierwszy łyk też będzie miazga w sobie. A samo używanie bukłaka, no też jest trochę upierdliwe, bo jeśli chcemy to zrobić, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa, no to potem trzeba to umyć, trzeba dokładnie wyczyścić, trzeba wysuszyć, żeby żadne tam grzyby, bakterie się nie zalęgły. Więc, tak jak mówię, no bukłak jest ok, czy tam fletak z bukłakiem, w takich porach, kiedy używamy tego częściej, praktycznie codziennie na przykład, wtedy to się sprawdza. Ale tak poza tym, mój kochany plecaczek za 13 zeta, jeżdżę z nim praktycznie wszędzie. I naprawdę, jeśli ktoś nie ma, to za te pieniądze jak najbardziej warto, polecam kupić. Chyba tyle na dzisiaj o moich plecakach. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się rowerowo. Na razie. Cześć.